wystarczy zbyt dużo detergentu, często do pralki dodajemy zbyt dużo detergentów, na przykład do płukania. Przez to ubranie będzie dużo trudniej wypłukać, może też mieć nieprzyjemny zapach i podrażniać. Dlatego zawsze warto zapoznać się z instrukcją i do odmierzenia korzystać z miarki. Drugi, zbyt wysoka temperatura wody. Ubrania zachowują swój kształt i kolor, jeśli są prane w odpowiedniej temperaturze. Informacja o tym, w jakiej temperaturze powinny być prane, znajduje się na metce. Dlatego oprócz segregowania ich kolorami powinniśmy też zwracać uwagę na temperaturę, w której należy prać materiał. Jeśli mamy zbyt mało prania, to pierzemy wszystko, ale w temperaturze, jaką zaleca jako najniższą producent ubrań, które pierzemy. Trzecie, załadowanie pralki mocno brudną ocierzą. Gdy ubranie jest mocno brudne, na przykład zabłocone, albo mocno poplamione, to najpierw powinno być potraktowane środkiem do usuwania plam, wymoczone i wstępnie opłukane przed włożeniem do pralki. Zabrudzenia nie tylko mogą nie zostać usunięte w procesie prania, ale po wielokrotnych praktykach tego typu pralka może ulec awarii. Czwartego, pierzemy rzeczy, które można prać jedynie ręcznie. Wiele rzeczy nie można prać w automacie, na przykład biustonosze. Rozciągają się i tracą swój kształt. Przez to biustonosze, na które niejednokrotnie wydaliśmy duże pieniądze, służą nam krócej. To często dotyczy bielizny koronkowej czy kostiumów kąpielowych. Piątego, wybielacz do elastanu, likry czy spandeł. Pamiętaj, że wybielacz to agresywny środek, który osłabia włókna materiału, dlatego nie wolno go nadużywać, zwłaszcza przy materiałach elastycznych z włókna nienaturalnego. Rzeczy z elastanu, likry czy spandeł powinno się myć w chłodnej wodzie, nie używać zmiękczaczy do tkanin, nie suszyć w automacie i nie prasować ich. Szóstego, częste pranie jeansów. Jeansy nie wymagają tak częstego prania. Spokojnie można je prać raz na od 2 do 3 miesiące, jeśli nie nosimy ich codziennie. Producenci jeansów zalecają nawet, by nie prać ich w pralce, bo może to szybko zniszczyć ich kolor. Siódme, suszenie w suszarce ubrań, których nie można tam suszyć. Suszarka to genialny wynalazek, ale bardzo łatwo jest zepsuć sobie ulubione ciuchy. Niestety już parę razy takie zniszczyłam, po prostu się skurczyły podczas suszenia. Dlatego zawsze trzeba sprawdzać, które rzeczy nadają się do suszenia, a które nie. Czego nie należy suszyć w suszarce? Kostiumy kąpielowe, biustonosze, ubrania z elementami gumowymi, rajstopy, kożuchy. Ósmego, zła pielęgnacja pralki. Pralka to sprzęt, o który również trzeba dbać. Czy zostawiacie uchylone drzwiczki, aby pralka w środku mogła wyschnąć? Jak często czyścicie pralkę? Zobaczcie, jak wygląda pojemnik na płyn i proszek oraz wnęka, zanim gdy nie czyścimy go regularnie. A oto jak wygląda filtr pralki, który nie był czyszczony zaledwie 2 miesiące. Trafiła do niego również chusteczka, którą wrzucamy ryk, aby ubrania nie farbowały.